Kang, bandara lewat mana, Kang? Bandara. Witam, niedziela, dzień kolejny, zaczęło padać, ja zmieniam hotel na coś przy tym, przy samym lotnisku. Dzisiaj w ogóle nie planuję nigdzie wychodzić, będę składał jakieś tam filmy, robił, pracował, także akurat tak się zastanawiałem, czy gdzieś łazić, czy hotel przy lotnisku i po prostu nigdzie nie wyłazić, ale przeważyła pogoda, zobaczcie, sami pada, także i tak nie będzie po co wychodzić i decyzja zapadła, jadę do hotelu przy lotnisku. Słuchajcie, dojechałem do nowego miejsca zamieszkania, nie nazwę to hotelem, to jest stricte pensjonat. Bardzo fajny, ale też ma pewne mankamenty, zaraz Wam pokażę tutaj, gdzie się znajduje. Fajne miejsce naprawdę, tylko lekko by trzeba było to dopracować po naszemu. Okolica też fajna, przypomina mi to domki jednorodzinne w Polsce, osiedla domków, takich starszych domków. I teraz tak, znalazłem to na Bookingu, jest to dosyć blisko lotniska, zresztą nawet słychać nadlatujący samolot. Ponieważ jutro rano mam lot do Kuala Lumpur. No i chcę tutaj dzisiaj sobie popracować. Widzicie, siedzę, pracuję. Po pierwsze, tak wygląda mój pokój. To jest czwórka de facto. Wziąłem, bo chciałem mieć duży i z dostępem na balkon, bo palę papierosy i chcę sobie komfortowo posiedzieć, wychodzić, a nie zbiegać gdzieś na dół przed budynek, nie? No i tak wygląda ich czwórka. Ja nie mam nic do tego, ale tak śmiesznie trochę, nie? Nie będę odsłaniał kotar tych zasłon, bo by było pewnie światło lepsze. Ale słuchajcie, nie ma ani krzesła, ani stolika, nie? Czyli ktoś przyjeżdża w 4 osoby i nie ma ani jednego krzesła, ani jednego stolika. Teraz kwestia taka, że poprosiłem o stolik i krzesło, przynieśli mi. No i ten stolik jest taki, że tak powiem, średni, nie? Jak komputer tak postawię laptopa, to zobaczcie, jaka krzywizna, nie? No nie da się na nim pracować zbytnio, a jakoś tam musiałem sobie poradzić, nie? No czuję się tutaj fajnie, naprawdę, rodzinna atmosfera, oni też tutaj mieszkają, właściciele. Był jeden pokój tam wypisany, że pisało, że toaleta wspólna. Na moim był jakiś taki lepszy pokój, bo z balkonem i najdroższy, jaki był w ogóle, że nawet do 4 osób może mieszkać. Tu jednak też mam toaletę wspólną, ale nie ma problemu, bo chyba nawet nie ma gości w ogóle. Jestem jedynym gościem tutaj, że nie ma żadnego problemu dla mnie to. Jest blisko pokoju. Powiedziałem, że się z Bookingu zameldowałem, oni nie mają dostępu do Bookingu czy coś, bo pytała się, jaką mam cenę, żebym sprawdził na Bookingu, jej powiedział. I dała mi wpierw ten pokój tutaj, który jest nawet bez okna. Lepiej wygląda, ale nie ma okna, także od razu mówiłem, że nie ten zamawiałem. Tutaj wychodzimy sobie na taką inną część. Tak jakby lobby. Tutaj taki sam stoliczek, jak mi dała pani. Tutaj mamy jeszcze sofkę. Obrazy. Lodówka, woda gorąca, zimna. Tutaj mamy różnego rodzaju kawy, możemy sobie cukier brać, herbata. Umyć naczynia po sobie. Tu jest telewizor, normalnie jak w domu, domowo. Elegancka ścianka. I tam na dole coś takiego. Woda, rybki, jeziorko. I tam jest część już ich prywatna. Jak ja tamtędy wchodziłem, to teraz mi dali klucz i powiedzieli, że jak teraz będę wychodził czy wchodził, to mam tutaj tędy już Wam pokazuję. Tutaj dostałem klucz od takiej jakby klatki schodowej i na dół schodzę i jestem na zewnątrz. Także polecam, jeżeli ktoś będzie w Dżakarcie
i będzie chciał się jeden dzień zatrzymać na takim miejscu innym po prostu, zobaczyć jak ludzie zwykli żyją, żadne miejsce turystyczne, ale za to blisko lotniska, tak się nazywa, nie wiem jak to się wymawia, jest na Bookingu, możecie sobie sprawdzić ceny. No niestety taki update, że się ściemnia, jestem w trakcie roboty, a tu zaczęło chyba lekko kropić. I albo teraz bym wyszedł może na moment, bo też tutaj nie mam gniazdka, a komputer jest nienaładowany, składam film, także widzicie, jestem w trakcie pracy. Dobra, to szybko teraz jeszcze przejdę, gdzieś przelecę, a komputer niech się ładuje, bo na baterii jesteśmy na minusie. Na deszcz mam kapelusz, który dostałem od mojego przyjaciela serdecznego z Australii, także gorąco pozdrawiam Cię tutaj, kolego. Tak mieszka klasa wyższa, średnia w Dżakarcie. Wszyscy mają dość solidne płoty, także też nie za bardzo widać ich obejścia. Myślę, że tu jest w miarę bezpiecznie, na tej dzielnicy nawet bardzo bezpiecznie. Ale no tak czy inaczej już taki pewnie zwyczaj mają. No tutaj te domki to naprawdę przypominają mi to, te uliczki, to wszystko, te płoty, tak trochę zarośnięte, jak takie osiedla starszych domków w Polsce. Ulica Lipowa bym to nazwał. Z Lipowej skręcamy na Wierzbową i później do Głównej, tam Szczecińską, kawałek prosto i już coś będziemy mieli, mam nadzieję, chociaż tutaj w perspektywie nie widzę za bardzo. Przed nami jakaś duża, duża świątynia. To jesteśmy już na Szczecińskiej, to jest ta główna. Ta świątynia jest bardzo dobrym tutaj dla mnie tym punktem orientacyjnym, że się nie zgubię, jak coś to będę szukał tej świątyni. W tamtą stronę, pamiętam, przyjechaliśmy samochodem, było dużo więcej życia. Lub możemy pójść jeszcze ewentualnie w tamtą stronę, bo widzę też, że też coś się świeci. Coś się świeci, czyli może jakiś punkt będzie gastronomiczny. Ja poluję na jakieś soki lub kokosy. Całkiem inaczej niż tam, jak widzieliście na innych moich filmach lub będziecie widzieć, bo nie wiem, jak to będę te materiały składał. Te korki, te trąbienie, ten brak chodników, czy w ogóle nie dało rady przejść przez ulicę, ponieważ straszny ruch, straszny tłok. Tutaj tego nie ma, nie występuje w ogóle praktycznie. Tu jest fryzjer, mijaliśmy fryzjera i zaraz będzie jakaś restauracyjka. Tu duża taka uliczna restauracja z owocami morza. Musiałem się schować do środka, bo nie pada, tylko leje dosłownie. Także nie wiem w ogóle jak wrócę teraz. Przynajmniej nagram wam tutaj tą knajpę. Się okazuje, że tu nie jest tak jedna knajpa, paruje mi kamera. Tylko jest pełno takich różnych wózków jakby oddzielnych pod jednym dachem. Słuchajcie, chciałem się właśnie poświęcić, żeby coś nagrać. Chyba nic z tego, trzeba będzie biegiem wracać do siebie. Też mam tam robotę cały czas. A tutaj nic z nagrywania pewnie nie będzie. Nie chcę też tak po ludziach tu nagrywać, bo też jestem tu atrakcją, patrzą się na mnie. A teraz zrobimy sobie jeszcze herbatkę. Dobra, ja zaraz tutaj komputer wynoszę i pracujemy dalej. No niestety ciemno, padało, nie ma co. I myślę, że już do jutra, bo teraz już nawet nie ma tematów do nagrywania. Generalnie kończymy już ten odcinek drugi z Indonezji. Przed nami jeszcze odcinek trzeci, merytoryczny, w którym poruszymy sprawy gospodarcze, polityczne, przytoczymy jakieś statystyki, sprawy kulturowe, religijne, geopolityczne, geografię i tak dalej. Teraz tutaj w tle jeszcze macie materiał, kiedy jechałem rano już na lotnisko taksówką przez taki teren, który nie powiem, żebym się bał, ale ten teren budził respekt. No, czułem się naprawdę jak w kraju muzułmańskim, czego wcześniej na ulicach nie odczuwałem i generalnie żadnego niebezpieczeństwa nie odczuwałem. No jednak tutaj sami widzicie, że jest tak troszeczkę inaczej. Także pozdrawiam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do następnego odcinka. Cześć!